Witam kochani. Całkiem niedawno, no to był jakiś czas temu, wyszła taka, teraz modne słowo bardzo w internetach, drama związana z mazurską manufakturą piwną, gdzie prezesem jest pan Jakub Gromek. Ta drama była związana też trochę z wykupieniem, a następnie z próbą zamknięcia browaru Profesja we Wrocławiu przez mazurską manufakturę. Za browarem Profesja wstawił się Tomasz Kobyra. Panowie wymienili poglądy uprzejmości w internetach. Było głośno, wypowiadali się fani i tak, jak się to skończyło? Skończyło się tym, że skończyło się tym po prostu, że środowisko Birgiku, przynajmniej część tego środowiska, solidaryzująca się z browarem Profesją i uruchomiona przez Tomasza Koperę, zaczęło bojkotować piwa z mazurskiej manufaktury. Niektórzy wręcz przeciwnie zaczęli je kupować, ale większość było, ogólnie był bojkot. To widać zresztą na grupach, na forach, ilościach ocen, że piwa Jurand ze Szczytna, właśnie tutaj Bractwo, różne tam piwa z mazurskiej manufaktury miały mniejsze zainteresowanie niż zakładano. No i ja właśnie teraz chciałem dać szansę tutaj tej mazurskiej manufakturze. Chciałem powiedzieć, mazurska manufaktura jest to taki jakby inicjatywa. Otworzymy może na początku, bo otworzymy, będę pił i będę wam opowiadał. Niech się ta piana uspokoi i tak. Mazurska Manufaktura SA działa podobnie, jak parę lat temu działały browary regionalne Jakubiak. Czyli jakieś browary w wyniku przemian ustrojowych w latach 90. zostały zamknięte przez wielkie koncerny albo po prostu zbankrutowały i pan Marek Jakubiak w swojej firmie Browary Regionalne Jakubiak odrestaurowywał, uruchamiał na nowo i dawał szansę browarom. I trzem głównym browarom. Browar w Bojanowie, browar w Lwów Śląskim i browar w Ciechanowie. Piwo Ciechan. Świetne browary, bardzo lubię. Lwówek, piwo Ciechan, Bojan. Dla mnie klasyka polskiego piwowarstwa regionalnego, chociaż niektórzy ludzie nie lubią, ale ja bardzo lubię wszystkie te trzy. Także Jakubiak zrobił bardzo dobrą robotę. I teraz to samo robi właśnie pan Jakub Gromek w tej mazurskiej, znaczy chciałby robić, nie? No i tutaj pod pretekstem ratowania browarów w Szczytnie i piwa Jurand była akcja, że chciał tam wywieźć sprzęt i zwolnić pracowników z browaru Profesja. No co mu się nie udało, bo ponieważ browar Profesja też jest legendarny i też jest zasłużony dla piwnej rewolucji. Browar Profesja został, tam była bardzo skomplikowana, nie będę wam teraz przytaczał tej historii, bo to sobie sami znajdziecie w internetach. I chciałem w ten sposób dać szansę temu bojkotowanemu piwu. Miałem wziąć Juranda, w sumie może lepszy byłby ten Jurand ze Szczytna, ale piwo Bractwo, które kiedyś w ogóle on sobie zamarzył, pan Jakub Gromek, żeby browary w bydgoskie browary odrestaurować i tam właśnie piwo Bractwo ma być ważone. Czy będzie ważone? Tu jest napisane na razie, że uważono w browar Profesja Wrocław, czyli w tym browarze, który kupiła mazurska manufaktura. No i zobaczymy, czy to, bo on się zarzeka, że to jest ten sam segment, że to jest segment kraftowy. No zaraz zobaczymy, czy to jest segment kraftowy. Piana się dość szybko zredukowała, ale jest taka fajna obrączka. Kolor taki ciemnozłoty. Zobaczymy, co w aromacie. Aromat przyjemny, słodowy. Aromat słodowy, chlebowy. Lekki taki diacetyl, czyli nuty maślane. I tak, no ja bym na początku myślałem, że tam jest takie nuty estrowe, skojarzące się z oranżadą, ale chyba nie. Jednak tylko ten nuty chlebowe od słodu i nuty maślane, nie? Które mi to jakoś tam nie przeszkadzają. Pijemy. Piwo półsłodkie. Zdecydowanie o słodowym charakterze.
Ta słodowość jest fajna, szlachetna. Kojarzy się z jasnym pieczywem, ze skórką od chleba. Może troszkę ze zbożem, ale bardziej ten chlebowy charakter. Co mogę powiedzieć? Wczoraj testowałem piwo Oktoberfest Bier z Paulanera i jakby odjąć troszkę słodyczy z tego Paulanera, no to właśnie by było takie bractwo. Dla mnie piwo jest bardzo dobre, ma fajny, słodowy charakter. Jest to poziom, dobry poziom polskiego browarnictwa regionalnego. W związku z tym, że nie jest aż tak bardzo słodkie, tylko jest takie właśnie półsłodkie, dostaje 4+. I jeżeli pan Jakub Gromek nie zarznie browaru Profesja i w cenie ratowania niektórych browarów nie będzie zamykanie innych browarów, no to jak najbardziej mi się wydaje, że bojkot nie ma sensu, nie? Że spokojnie można te piwa kupować, nie? Czy Juranda. Może kiedyś zrobię też Juranda, ale jeżeli będziecie widzieć bractwo, warto spróbować, nie? Chyba, że są wśród was tacy ideowcy, że bojkot za wszelką cenę, bo chciał zniszczyć profesję, ale... Ale jedna butelka mi się wydaje, że... Może jak, jeżeli są tacy, może lightowi bojkotujący wśród nas, którzy wypiją, nie będą na przykład kupować tego seryjnie za jakiś czas, ale sobie na przykład raz tylko kupią dla spróbowania, to mi się wydaje, że to też jest swego rodzaju bojkot, żeby do tego piwa nie wracać i tylko sprawdzić, jak smakuje. No nie, no dla mnie jest spoko. Dla mnie w porządku, jak najbardziej poziom polskiego browarnictwa regionalnego, czyli dużo lepiej niż koncerny piwobractwo. Na 4+.